O krótkie wprowadzenie proszę panią radną Elżbietę. Proszę państwa, może posłuchacie, dobrze, bo to są dosyć duże pieniądze. Chodzi o to, że wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2014 kwotę 467 tysięcy złotych na zakup projektowy na cyfrowe to dla pilarki przy ośrodku kultury imieniu Norwida. Chodzi o taką rzecz. Czy ja mam czytać... Nie, każdy z państwa ma, więc myślę, że nie ma potrzeby, żeby to czytali. Chodzi o to, że te pieniądze mają być zabezpieczone przez prezydenta miasta Krakowa, przy czym zwrot kwoty w wysokości 175 tysięcy będzie zabezpieczony przez ze strony PJSR. Natomiast reszta pieniędzy, która zostaje, bo to są ten projekt, wynika, że koszt będzie 350 tysięcy, z tego zostanie 117 tysięcy i te 117 tysięcy to będzie VAT oraz części, które będą potrzebne do montażu tego projektu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 19? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 19.